Dołączony list z 18 listopada 1912 roku, niedokończony i wówczas niewysłany. Najdroższe. Dziś zaczynam swoją pracę biurową od tego listu, ale naprawdę nie ma dla nas obojga w tej chwili nic ważniejszego niż następująca kwestia. Odpowiedz mi na nią, proszę, natychmiast. Mam nadzieję, że ty, mądra, jesteś tego samego zdania co ja, bo jeśli nie, to twojemu zdaniu nie potrafiłbym się niestety przeciwstawić. W każdym razie zważ, że tego, co ty wytrzymujesz, ja już wytrzymać nie mogę. A gdy czegoś nie mogę wytrzymać, wówczas z nieodpartą siłą słabości także i ciebie wszakże wciągam do swojego koła. Wiedziałaś to w zeszłym tygodniu. Więc posłuchaj. Tylko obawa i troska każą mi czynić takie przygotowania. Codzienne dwukrotne pisanie, które zacząłem uprawiać w ostatnich dniach, jest słodkim szaleństwem, niczym innym. Teraz była pierwsza poczta i żadnego listu od ciebie. Na litość boską, czyżbyś wciąż jeszcze była chora? Tak dalej być nie może. Biczujemy się nawzajem tymi częstymi listami. Obecności to wszakże nie wytwarza, lecz wytwarza coś obojnakiego. Ni to obecność, ni to oddalenie, a to jest nie do zniesienia. Najdroższa, nie wolno nam doprowadzać siebie nawzajem do takich stanów jak ostatnio. To nie powinno się więcej zdarzyć w żadnym wypadku, już choćby ze względu na ciebie. I oto przy takiej metodzie pisania listów widzę już znowu w jednym z twoich listów ustęp, w którym z powodu jednego z moich listów robisz mi wyrzuty lekki i czuły, który mnie jednak napawa troską i rozpaczą. Tak źle jak ostatnio nie może nigdy być między nami, ale zawsze może jeszcze być dostatecznie źle. Oszczędzajmy się nawzajem na lepsze czasy, jeśli Bóg zechce je nam może kiedyś dać, czego oczywiście dzisiaj nie mogę przewidzieć. Bądźmy ze sobą związani miłością, nie rozpaczą. I dlatego Cię proszę, zaprzestańmy tych częstych listów, które do niczego innego nie prowadzą, jak do złudzenia, które przyprawia o zawrót głowy. Dla mnie są one niezbędne, a mimo to proszę Cię o to. Jeśli Ty się zgodzisz, to ja się przyzwyczaję do rzadszego pisania, inaczej oczywiście nie, bo jest to trucizna, która siedzi w komorze serca. Zaproponuj, jak to mamy ustalić. Ciebie posłucham, siebie nie. Pamiętaj, nie o to idzie, żeby pisać, gdy ma się na to chęć. To nie jest żadne rozwiązanie w dobrym znaczeniu, to jest tylko dalsze biczowanie. Bo chęć pisania i czytania twoich listów mam w każdym momencie, jaki daje mi Bóg. Na razie wyobrażam sobie ograniczenie. Ograniczenie polegałoby... Tu list się urywa. Na tej samej karcie znajdują się jeszcze następujące zdania. Ile mam lat na tym zdjęciu? Tego zupełnie nie wiem. Wtedy nie należałem jeszcze całkowicie do siebie i było mi z tym, jak się wydaje, bardzo dobrze. Jako pierworodny byłem często fotografowany, istnieje więc duży ciąg kolejnych przemian. Ale od pewnego czasu na każdym kolejnym zdjęciu wyglądam coraz szpetniej, sama zobaczysz. Już na pierwszym jestem małpio podobny do moich rodziców. Franz. 16 maja 1913 roku. Słuchaj, najdroższa... Nie zbaczaj z drogi, którą przyszłaś do mnie. A jeśli musisz, to raczej zawróć. Powiedz, czy ty czujesz, jak ja cię kocham? Czy to czujesz, pomimo tego wszystkiego, co mnie teraz, a w Berlinie jeszcze bardziej niż z oddali, przed tobą zasłania? Słowo uwięzło mi w gardle i zalewa litery, które chcę napisać. Franz. Listu nie miałem może z powodu święta. Czwartek nie. Piątek wieczór. Dni, które pędzę tutaj w rozłące, mogą mi się mieszać, nie mają dla mnie żadnego znaczenia. Jest mi tak, jakby cały świat wszedł w ciebie. Kochaj mnie trochę. Feliz.
miłość, którą kierujesz ku mnie, jak krew przepływa mi przez serce. Innej krwi nie mam. Twój F. 7 czerwca 1913 roku lub 7 lipca 1913 roku. Widzisz, Felis, ty już cierpisz z mojego powodu. Już to się zaczyna. I sam Bóg wie, jak się skończy. A to cierpienie, widzę to przecież zupełnie wyraźnie, jest bliższe, gorsze, bardziej wielopłaszczyznowe niż ból, który dotychczas ci zadawałem. Pytanie, czy ja jestem winien, nie ma tu w ogóle znaczenia. Sam powód można by niemal pominąć. Tak czy inaczej, tobie stała się ciężka krzywda i zastanowić się trzeba tylko nad jednym, mianowicie nad tym, jaki jest mój do tego stosunek i co to znaczy. Czy moja matka ma rację, czy nie ma, to jest zupełnie obojętne. Na pewno ma rację i to bardziej niż myślisz. Ona nie wie o tobie prawie nic, poza tym, co było w owym liście, który kiedyś do niej napisałaś. Ponadto usłyszała ode mnie tylko tyle, że chce się z tobą ożenić. Nic więcej nie wie, bo ze mnie nie można wyciągnąć ani jednego słowa. Z nikim nie mogę rozmawiać, a już szczególnie z moimi rodzicami. Jest tak, jakby widok tych, od których pochodzę, budził we mnie przerażenie. Wczoraj byliśmy przez jakiś przypadek zmuszeni, my wszyscy, rodzice, siostra, ja, mniej więcej przez godzinę iść po ciemku, błotnistą wiejską drogą. Naturalnie moja matka, mimo całego trudu, jaki sobie zadawała, szła bardzo niezręcznie i całkiem sobie zabrudziła buty, a zapewne także i pończochy, i spódnice. Wyobrażała sobie jednak, że nie zabrudziła się tak, jak można by oczekiwać, i w domu żądała oczywiście żartem, by jej wyrazić za to uznanie. Domagała się, bym popatrzył na jej buty, stwierdził, że wcale nie są tak bardzo zabłocone, a ja, uwierz mi, byłem zupełnie niezdolny do spojrzenia w dół. Nie tylko ze wstrętu i właściwie nie ze wstrętu do brudu. Czułem natomiast, podobnie jak już wczoraj, przez całe popołudnie niemal pewną małą sympatię do ojca, albo raczej podziw dla niego, że może wytrzymać to wszystko, matkę, mnie, rodziny moich sióstr. Na wsi nieporządek w tym mieszkaniu na letnisku, gdzie wata leży obok talerza, gdzie na łóżkach widnieje obrzydliwa mieszanina wszelkich możliwych rzeczy, gdzie na jednym z łóżek leży moja średnia siostra, ponieważ ma lekkie zapalenie gardła, a przy niej siedzi jej mąż i na pół poważnie, na wpół żartobliwie zwraca się do niej moja złota i moje wszystko, gdzie ich mały synek na środku pokoju, ponieważ nie może inaczej, gdy się z nim bawią, załatwia swoją potrzebę na podłodze, gdzie dwie służące przeciskają się z trudem, wykonując wszelkie możliwe posługi, gdzie matka usługuje dosłownie wszystkim, gdzie chleb smaruje się tłuszczem z gęsich wątróbek, w których najszczęśliwszym przypadku ścieka tłuszcz na ręce. Dobrze informuję, czy nie? Wpadam przy tym jednak w jakiś ton zupełnie fałszywy mojej niezdolności wytrzymania tego, szukając w faktach, zamiast szukać jej w samym sobie. To wszystko jest 1000 razy mniej przykre, niż ja to opisuję tutaj i opisywałem przedtem, ale 1000 razy silniejsza, niż potrafiłbym ją opisać, jest moja odraza do tego wszystkiego. Nie mogę z nimi wytrzymać w jednym pokoju, nie dlatego, że są moimi krewnymi, lecz tylko dlatego, że są ludźmi i jedynie w tym celu, żeby znaleźć jeszcze jedno tego potwierdzenie, wyjeżdżam tam w niedzielę po południu, mimo że na szczęście nie jestem do tego zmuszany. Wczoraj po południu byłem zupełnie odrętwiały z obrzydzenia. Szukałem drzwi niemal jak po ciemku i dopiero po drodze daleko od domu poczułem się lepiej, chociaż tyle się tego nagromadziło, że do dzisiaj jeszcze się to nie rozpuściło.
Nie mogę żyć z ludźmi. Nienawidzę absolutnie wszystkich moich krewnych. Nie dlatego, że są moimi krewnymi, nie dlatego, że są ludźmi złymi, nie dlatego, że nie myślę o nich najlepiej. To ani trochę nie usuwa tej straszliwej nieśmiałości. Jak ty sądzisz? Lecz po prostu dlatego, że są ludźmi żyjącymi w moim najbliższym otoczeniu. Ja nie mogę znieść właśnie współżycia z ludźmi. Nawet do tego nie mam prawie siły, żeby je odczuwać jako nieszczęście. Widok wszystkich ludzi sprawia mi... Sprawia mi przyjemność, gdy na nich patrzę bez jakiegokolwiek zainteresowania, ale ta przyjemność nie jest tak wielka, żebym nie czuł się bez porównania szczęśliwszy, żyjąc na pustyni, w lesie, na jakiejś wyspie, gdzie miałbym tylko to, co niezbędne dla ciała, niż tutaj w moim pokoju między sypialnią i bawialnią moich rodziców. Na pewno nie miałem zamiaru zadawać ci bólu, a jednak ci go zadałem, z czego wynika, że... Choć nigdy nie będzie moją intencją zadać ci ból, to jednak zawsze będę ci go zadawał. Sprawa zasięgnięcia informacji jest na razie bez znaczenia. W piątek matka nie zrobiła żadnych kroków, ponieważ chciała jeszcze porozmawiać z ojcem. W sobotę nie było twojej odpowiedzi i w swoim poczuciu winy w stosunku do ciebie powiedziałem matce, żeby się jeszcze wstrzymała, a gdy w niedzielę nie było listu, po południu cofnąłem pozwolenie, które dałem matce. Strzeż się, Feliz. Uważać życie za banalne, jeśli banalność ma oznaczać monotonię, łatwość, brak szczerych horyzontów. Życie jest tylko przerażające. Ja to czuję jak nikt inny chyba. Często, a w najgłębszej głębi może nieustannie, mam wątpliwości, czy ja jestem człowiekiem. Przykrość, jaką tobie sprawiłem, jest tylko przypadkową okazją, która mi to uświadomiła. Rzeczywiście nie widzę dla siebie żadnej rady, Franz. Lipca 1913 roku. 8 lipca 1913 roku. Kiedy odczytuję dziś, Feliz, twój list, który tak jest kochany, że gubię się, gdy chcę prześledzić tę dobroć aż do jej źródła. Po mojej stronie jest nadal, tylko że jeszcze wzmocnione, jedynie to, o czym pisałem wczoraj. Nikt nie może powiedzieć, że bez zastanowienia podaliśmy sobie ręce. Nie sprawiła tego bliskość, która może zmylić. Nie chwila, która może zmylić. Nie słowo, które może zmylić. A jednak... Ty wciąż jeszcze, Feliz, nie zdajesz sobie sprawy z tego. Spójrz na to w świetle tej ostatniej historii. Co właściwie zrobiłaś i z czego możesz się jeszcze swobodnie wycofać? To jest niemożliwe i chociaż rozpaczliwie wyciągam do tego ręce, nie jest mi to dane. Tym, co mi zamąca każdą chwilę, nie jest niezdecydowanie, ale przeświadczenie, które... nigdy nie osłabło, lecz które ja lekceważyłem, ponieważ ciebie kocham. I mimo, że ciebie kocham, które jednak w końcu nie daje się zlekceważyć, bo pochodzi bezpośrednio z mojej natury. Czyż od miesięcy nie wije się przed tobą, niby jakiś gad jadowity? Czy nie jestem raz tu, raz tam? Czy jeszcze nie robi ci się mdło na mój widok? Czy wciąż jeszcze nie widzisz, że ja muszę pozostać uwięziony sam w sobie, jeśli ma się zapobiec nieszczęściu twojemu, Feliz? Twojemu nieszczęściu? Ja nie jestem człowiekiem. Jeśli ciebie, którą kocham najbardziej, którą kocham jedyną ze wszystkich ludzi, w moim własnym odczuciu nie ma żadnej rodziny, żadnych przyjaciół, nie mogę mieć i mieć nie chcę. Jestem zdolny z zimną krwią męczyć, z zimną krwią przyjmować przebaczenie za te męki. Czy wolno mi tolerować ten stan, jeśli go dokładnie oceniam, jeśli go przeczuwałem i stwierdzam, że moje przeczucia się sprawdziły i to samo przeczuwam na przyszłość? Tak, taki jaki jestem. Od biedy mam jeszcze prawo żyć.
Szaleje do wewnątrz, męczy się tylko w listach. Ale gdy będziemy razem, stanę się niebezpiecznym wariatem, którego należałoby spalić na stosie. Co ja bym wyprawiał? Co musiałbym wyprawiać? A gdybym nic nie wyprawiał, dopiero byłbym zgubiony, bo to byłoby wbrew mojej naturze i zgubiony byłby ten, kto przebywałby ze mną. Ty wiesz, Feliz, czym bywa literatura w niektórych głowach? Czymś, co nieustannie popędza i każe takim ludziom jak małpom chodzić po wierzchołkach drzew zamiast po ziemi. To sprawa stracona. Nie może być inaczej. Co ja mam zrobić? Czytam o tym, jak rozmawiacie w domu o ślubie. O ślubie twojego brata. Jak ubóstwiają go jego teściowie, z jakim oddaniem jego teściowie kochają swoją córkę. I czy myślisz, że odczuwam normalne ludzkie zainteresowanie? Natomiast gdy czytam to, co piszesz o moim ojcu, ogarnia mnie lęk, jak gdybyś ty przechodziła na jego stronę, gdybyś się... Jak gdybyś ty przechodziła na jego stronę, żeby się z nim przeciw mnie sprzymierzyć. Franz. 9 lipca 1913 roku. Najdroższa Felis, jeśli nie możesz do mnie pisać, to nie pisz, ale pozwól mi pisać do siebie i powtarzać dzień po dniu to, o czym i tak dobrze wiesz, że ja cię kocham, na ile mam w ogóle siłę do kochania i że chcę i muszę ci służyć, póki żyję. Franz. 10 lipca 1913 roku. Żebym ja był przy tobie i żeby była mi dana zdolność wytłumaczenia ci wszystkiego jasno, żeby była mi dana bodaj zdolność widzenia wszystkiego jasno. Ja jestem winien wszystkiemu. Tak związani ze sobą jak teraz nie byliśmy przecież jeszcze nigdy. Owo tak z obu stron ma straszliwą siłę. Ale tym, co mnie powstrzymuje, jest dosłownie jakiś nakaz niebios, jakiś strach niczym nie dający się odegnać. Wszystko, co przedtem wydawało mi się najważniejsze, mój stan zdrowia, moje małe dochody, moja żałosna natura, to wszystko, chociaż też ma pewne znaczenie, znika wobec tego strachu, przy nim jest niczym i wydaje się, że tylko przez ten strach jest podsuwane. Żeby być zupełnie szczerym, tak jak zawsze byłem wobec ciebie szczery na miarę mojej samowiedzy w danym momencie i żeby zostać przez ciebie w końcu uznanym za obłąkanego, powiem, że jest to strach przed związaniem się nawet z człowiekiem najukochańszym i właśnie z nim. Jak mam ci wytłumaczyć to, co dla mnie jest tak jasne, że chciałbym to zasłonić, bo mnie oślepia? A potem staje się to naturalnie znowu mniej jasne, gdy czytam twój list taki kochany i ufny. Wtedy wydaje mi się, że wszystko jest w najlepszym porządku i że szczęście oczekuje nas oboje. Czy ty to rozumiesz, Feliz? Choćby tylko w wielkim przybliżeniu. Mam zupełnie określone przeczucie, że przez małżeństwo, przez związanie się, przez rozpłynięcie się tej nicości, którą jestem, pójdę na dno. I to nie jest... Nie tylko ja sam, ale ja razem z moją żoną. A im bardziej ją kocham, tym szybciej i straszniej. Teraz ty więc powiedz, co my mamy zrobić? Bo jesteśmy tak blisko siebie, że żadne z nas, tak mi się wydaje, nie może już nic zrobić samo, bez potwierdzenia ze strony drugiego. Zastanów się także nad tym, co nie zostało powiedziane. Pytaj, odpowiem na wszystko. Boże, już rzeczywiście najwyższy czas rozluźnić to napięcie i na pewno nigdy żadna dziewczyna nie była przez człowieka kochającego ją tak, jak ja ciebie kocham, tak torturowaną, jak ja ciebie muszę torturować. Franz. Września 30 lub 1 października 1917 roku.
Najdroższa Felis, przedwczoraj przyszedł list od ciebie. Jak to już list, dziwiłem się i długo wcale go nie czytałem. Potem jednak okazało się, że był to list z 11 września, w którym mówiłaś mgliście o możliwości swojego przyjazdu i który tylko dlatego wędrował tak długo, że w adresie przy Florent napisałaś Morawy zamiast Czechy. To tłumaczy też moje ówczesne rzekome nieodpisanie. Dziś jednak w niedzielę przyszły twoje listy z 24 i 26 września. Przyszły wcześnie rano. Nie otwierałem ich. Był też z nimi inny list, który również leżał nieotwarty. Potem przez cały dzień była tu moja matka. Opowiadała, że zapytała cię, czy jestem już w lepszym usposobieniu, a ty miałaś odpowiedzieć, że nic takiego nie zauważyłaś. Ale wieczorem także nie chciałem jeszcze przeczytać tych listów, lecz naprzód dla odetchnięcia, dla mojego odetchnięcia, chciałam napisać do ciebie list, który byłby niezależny od tego, co znajdowało się w twoich listach. W końcu zabrałem się jednak do tych listów. Jest w nich to, co w nich być musiało i co mnie tak zawstydza, co mogłabyś zrozumieć tylko wtedy, gdybyś nie musiała robić tego, co robisz i nie musiała być taka, jaka jesteś. Tak jak ty zobaczyłaś mnie tym razem, tak i ja sam widzę siebie, tylko jeszcze ostrzej i już od długiego czasu i dlatego mogę ci ten widok objaśnić. Że dwaj ludzie walczą we mnie, o tym wiesz. Że ten z tych dwóch lepszy należy do ciebie. Co do tego mam właśnie w ostatnich dniach najmniej wątpliwości. O przebiegu walki byłaś wszakże informowana przez 5 lat słowem i milczeniem i mieszaniną jednego i drugiego, najczęściej ku swojej udręce. Gdy mnie pytasz, czy zawsze byłem szczery, mogę powiedzieć tylko tyle, że w stosunku do żadnego człowieka tak silnie nie powstrzymywałem się od świadomych kłamstw, czy też, żeby powiedzieć to jeszcze ściślej, nie powstrzymywałem się silniej niż w stosunku do ciebie. Było trochę ukrywanych prawd. Kłamstw bardzo niewiele. Zakładając, że może być w ogóle bardzo niewiele kłamstw. Jestem człowiekiem kłamiącym, inaczej nie mogę utrzymać równowagi. Moja łódź jest bardzo krucha. Gdy siebie badam z uwagi na swój cel ostateczny, okazuje się, że właściwie nie dążę do tego, by stać się dobrym człowiekiem i uczynić zadość najwyższemu sądowi, lecz zupełnie przeciwnie, by ogarnąć wzrokiem całą społeczność ludzką i zwierzęcą, poznać jej podstawowe upodobania, pragnienia, ideały moralne, sprowadzić je do prostych przepisów i samemu możliwie szybko rozwinąć się w tym kierunku. W ten sposób stając się miłym dla wszystkich bez wyjątku i to tak miłym, i tutaj wychodzi szydło z worka, żebym w końcu, nie tracąc powszechnej miłości, jako jedyny grzesznik nieprzypiekany, miał prawo jawnie, na oczach wszystkich, praktykować mieszkającą we mnie nikczemność. Reasumując, dbam więc tylko o sąd ludzki. Ten zaś chce ponadto oszukać, nie popełniając zresztą oszustwa. Zastosuj to do naszego przypadku, który nie jest przypadkiem dowolnie wybranym, lecz przypadkiem dla mnie właściwie reprezentatywnym. Ty jesteś moim sądem ludzkim. Ci dwaj, którzy we mnie walczą, albo poprawniej, których walką ja jestem, z wyjątkiem pewnej małej, udręczonej resztki, to dobry i zły. Czasem zamieniają się oni maskami, co jeszcze bardziej gmatwa tę pogmatwaną walkę.
Ostatecznie, mimo wszelkich porażek, aż do czasów zupełnie ostatnich, mogłem jeszcze wierzyć, że stanie się rzecz najbardziej nieprawdopodobna. Najbardziej prawdopodobną byłaby wieczna walka, która najgorszym nawet przeczuciom ukazywała się jednak zawsze jako promień, i że ja, który w ciągu tych lat stałem się żałosny i nędzny, w końcu będę mógł mieć ciebie. Nagle okazuje się, że upływ krwi był za silny. Krew, którą przelewa dobry, teraz nazywa się on dla nas dobrym, by zdobyć ciebie, przynosi korzyść złemu. Tam, gdzie zły prawdopodobnie lub może sam nie znalazłby już nic decydująco nowego dla swej obrony, ta nowa broń zostaje mu zaofiarowana przez dobrego. Ja bowiem w skrytości serca nie uważam tej choroby bynajmniej za gruźlicę. A w każdym razie nie za gruźlicę przede wszystkim, lecz za moje ogólne bankructwo. Wierzyłem, że jakoś to jeszcze będzie, ale nie wyszło. Krew nie pochodzi z płuca, lecz od ciosu. Czy raczej od decydującego ciosu. Zadanego przez jednego z walczących. Temu pierwszemu pomocą jest więc gruźlica, tak może ogromną, jak dla dziecka spódnica matki. Czego jeszcze oczekuje ten drugi? Czy walka nie została wspaniale rozegrana do końca? To jest gruźlica i to jest koniec. Cóż innego pozostaje temu drugiemu, jak iżby słaby, zmęczony i w tym stanie dla ciebie prawie niewidoczny, oparł się na twoim ramieniu i razem z tobą, z niewinnością człowieka czystego, osłupiałą i zrozpaczoną, patrzył z podziwem na tego wielkiego człowieka, który, gdy czuje się kochany przez ludzkość lub przez wyznaczoną mu jej przedstawicielkę, zaraz zaczyna swoje ohydne praktyki. Jest to zniekształcenie moich dążeń, które już same w sobie są zniekształceniem. Nie pytaj, dlaczego uznałem, że to koniec. Nie upokarzaj mnie tak. Na jedno takie słowo od ciebie jestem z powrotem u twoich stóp. Tylko że wtedy natychmiast staje mi znowu przed oczyma moja gruźlica. Ta rzeczywista lub raczej ta urojona, która była już dużo wcześniej. I muszę się cofnąć. Jest to broń, wobec której owe przedtem stosowane środki obrony, tak liczne, że prawie niepoliczone, od niemożności fizycznej aż do pracy, a stamtąd znowu do skąpstwa, okazują się bardzo mało skuteczne i prymitywne. Poza tym zdradzę ci tajemnicę, w którą w tej chwili sam nie wierzę, choć mogłaby mnie może przekonać ciemność zapadająca wokół mnie i rozciągająca się daleko, gdy usiłuję pracować i gdy myślę. Która jednak musi być prawdą. Ja już nigdy nie będę zdrowy. Właśnie dlatego, że to nie jest gruźlica, którą można położyć na leżaku i wyleczyć, lecz broń, której bezwzględna konieczność pozostanie w mocy tak długo, jak długo ja pozostaję przy życiu. A nie może pozostać przy życiu i ona, i ja. Franz. 10 października 1917 roku. Najdroższa Felis. Przepisuję ci początek ostatniego listu Maxa, ponieważ jest on znamienny dla mojego lub naszego położenia. Otóż, gdybym się nie obawiał, że cię tym zaniepokoję, powiedziałbym ci, że twoje listy świadczą o dużym spokoju. Ale powiedziałem już dostatecznie dużo. Dowód, że naprawdę nie bardzo się obawiam, aby to lub cokolwiek innego mogło cię zaniepokoić. Jesteś w swoim nieszczęściu szczęśliwy. Zanim powiem, co mu mniej więcej odpisałem, czy nie jest to także twój pogląd? Może wyrażany nie tak brutalnie, lecz aluzyjnie.
Jeżeli tak jest, to z przykładów, które można by dowolnie mnożyć, podam Ci tylko jeden. W czasie swojej wizyty wieczorem wyszłaś przed dom. Było to na krótko przed Twoim odjazdem. Ja długo jeszcze siedziałem w pokoju, potem poszedłem do ogrodu, żeby Ciebie poszukać, wróciłem. Dowiedziałem się od Otli, że jesteś przed domem, poszedłem do Ciebie, powiedziałem do Ciebie: jesteś tutaj, a ja Ciebie wszędzie szukałem. Na co Ty powiedziałaś: przecież jeszcze przed chwilą słyszałam Ciebie rozmawiającego w pokoju. Poza kilkoma słowami zupełnie bez znaczenia, prawie już ze sobą nie rozmawialiśmy. Mimo, że jeszcze dość długo staliśmy na progu i patrzyliśmy na rynek. Ty byłaś nieszczęśliwa z powodu bezsensownej podróży, mojego niezrozumiałego zachowania, wszystkiego. Ja nie byłem nieszczęśliwy. Szczęście byłoby co prawda bardzo niewłaściwym określeniem mojego stanu. Byłem strapiony, ale nie nieszczęśliwy. Całą tę żałość nie tyle odczuwałem, co raczej widziałem, rozpoznawałem. Stwierdzałem ją w jej ogromie przerastającym wszystkie moje siły. W każdym razie moje siły jako żywego człowieka. I z tą wiedzą dalej stałem względnie spokojnie, mocno, bardzo mocno zaciskając wargi. Że przy tym prawdopodobnie trochę grałem komedię, to sobie wybaczam jeszcze najłatwiej, ponieważ widok, jaki miałem przed sobą, co prawda nie pierwszy raz, był zbyt piekielny, żeby nie miało się chęci pomóc obecnym za pomocą muzyki trochę odwracającej uwagę. To się nie udało, jak się nie udaje prawie nigdy. Niemniej próba taka była. Podobnie odpisałem Maxowi, naturalnie mam na myśli tylko w podobnym sensie. Co prawda jego teza o byciu szczęśliwym w nieszczęściu wychodzi poza moją indywidualną sytuację i ma być rodzajem krytyki sytuacji współczesnej. Nie wiem, czy już taką krytykę napisał w postaci rozprawy, ale od dawna nosi się z myślą jej napisania. Cokolwiek on z tego zrobi. Stwierdzenie żal, w najgorszym wypadku nawet upomnienie, do tego ma prawo i tylko jednego mu nie wolno. Uważać tego za oskarżenie, za wyrzut, do czego ma skłonność. W nieszczęściu być szczęśliwym, co przecież jednocześnie znaczy w szczęściu być nieszczęśliwym. Ale to pierwsze może jest bardziej rozstrzygające. To była może sentencja, która jako piętno została wypalona na czole Kaina. To oznacza utracenie równego kroku ze światem, oznacza, że ten, kto nosi na sobie to piętno, roztrzaskał świat, a będąc niezdolnym do przywrócenia mu życia, jest ścigany przez jego ruiny. Nie jest on jednak nieszczęśliwy, ponieważ nieszczęście jest sprawą życia. On zaś życie zniszczył. Lecz zdaje sobie z tego sprawę aż nadto jasno, co w tej sferze oznacza coś bardzo podobnego do nieszczęścia. Co się tyczy mojego stanu fizycznego, to jest on znakomity. O twój prawie nie mam odwagi zapytać.